Gdzieś napisałem na swoim Facebooku, że religia to jest coś, co wielu osobom źle robi na psychikę, a niewielu dobrze. To znaczy w naszych czasach, kiedyś być może było inaczej, odwrotnie, być może na wyprawach krzyżowych ludzie byli zachwyceni, one były masowe i wszyscy byli bardzo szczęśliwi z powodu wiary naszego Boga, czy jeszcze jakiegoś innego Boga. Dzisiaj mamy religię powstańczą, 44, smoleńską, odnośnie tego wypadku lotniczego. No i tą katolicką, tą samą, co kiedyś. Patrzę na tego Franciszka już teraz. Patrzę no, z dystansem, ja w ogóle na wszystko niestety patrzę z dystansem i niestety zauważam, że jestem takim odludkiem i właściwie wszyscy patrzą bez dystansu i to jest takie pewnie zdrowsze społecznie, a ja jestem taki wyrzutek społeczny. No i właśnie i tak patrzę na tego Franciszka, no dobry człowiek, przyzwoity, uczciwy. Jeżeli w ogóle można uczciwym być na bardzo wysokim stanowisku, a on jest na bardzo wysokim. Czy w ogóle można być uczciwym w takiej hierarchicznej, monumentalnej, właśnie monstrualnej budowli, jaką jest Kościół katolicki. Ta cała drabina władzy od najniższej, od biednych zakonnic, służek tych samców w sutannach różnego koloru, białego także. No i tak sobie myślę, że jego przyzwoitość, on się stara być przyzwoitym, a nie może. Absolutnie nie może. On nie może prosto powiedzieć. Mówią, że on mówi prosto. Nie mówi prosto. To są cały czas te zawiasy biblijno, jakieś takie liturgiczne, po których można się domyślać tego albo owego. Prawica domyśla się tego, lewica owego, a środek pewnie jeszcze czegoś, co jemu wygodniejsze. Ale mnie się wydaje, że ta jego niby uczciwość też jest szkodliwa. Ja nie byłem zwolennikiem Jana Pawła II. Wydaje mi się, że on dużo złego zrobił przez tą dziecinność. Patrzę dzisiaj na tą młodzież i rany boskie, no może i sympatyczni, ale tak samo sympatyczni, jak bo ja wiem, były zjazdy Hitlerjugend, jak były zjazdy Komsomołu, jak były zjazdy harcerstwa. Ale to wszystko, to jest na niby, to nie jest prawda. Oni się cieszą, tańczą. Aha, zawsze myśmy tak z takim, nawet ja, niby taki z dystansem do wszystkiego, patrzyłem no, mimo woli konserwatywnie, chociaż o dalece nie jestem konserwatywny, na Murzynów, którzy w tych swoich kościołach tańczyli, śpiewali, klaskali. Mój Boże, doszliśmy do tego samego. Przecież oni nie myślą ani o Bogu, ani o Jezusie, ani o w ogóle niczym, tylko po prostu wybijają rytm nogami, rękami, czy jeszcze czymś. Tak. Akurat miałem okazję rozmawiać z paru chłopakami, którzy chodzili na jasnogórskie pielgrzymki. Chodzili zupełnie w innym celu niż modlitwy. No, ale tamto może było łatwiej, bo to było spanie w stodołach. Kilka dni, kilkanaście dni nawet. No tutaj byłem na Błoniach, czy w tych brzegach. Pewnie trochę bardziej niewygodnie, słomy nie ma. Ale to wszystko jest naprawdę masuwa, ale ta masuwa pewnie musi być, bo nasza ludzkość to jest super masuwa, a właściwie ta masowość, ta stadność to jest przecież podstawa w ogóle ludzkości. Ale
ale nawet religia powstańcza, wszystko jest, łatwo powiedzieć, zakłamane. Ja sam czuję, że mówiąc coś takiego, myśląc coś takiego, to jestem nie tylko, że banalny, ale właściwie w jakimś stopniu nie mam racji, bo to jest takie akademickie, takie studenckie, ojej, prawda, sprawiedliwość, równość i tak dalej. Nie, to jest w ogóle niemożliwe. To jest w dużych systemach filozoficznych, społecznych, religijnych, to jest w ogóle niemożliwe, tego nie ma. Nie ma i nie ma być. No ale ja się ciągle buntuję. Powstanie warszawskie. No, cała moja młoda część rodziny, ja to wtedy miałem za mało lat i wątpię, żebym poszedł do powstania. A może byłem taki głupiutki. Tak jakby powiedzieć, rodzinnie głupiutki. No cała ta nasza młódź poszła do powstania. Ci młodzi Nasierowscy, nie Janek Nasierowski. Janek Nasierowski, który o tam, za tą ścianą jest dom, gdzie Janek mieszkał. Nie poszedł do powstania, tylko uciekł do takiej willi w Józefowie, którą stryj Leon kupił przed powstaniem tanio od Żydów. I tam przesiedział. Hania. Hania też dama dbająca o urodę, o francuskie jedwabie, francuskie perfumy w czasie okupacji, a jakże. No, ona też nie poszła do powstania. Ale Marka, kochana Marka, która ma teraz 90 lat, no Marka no była przesiąknięta tym patriotyzmem. Tadzio Trymbicki. Trymbiccy to jest rodzina mojej matki. Zginął pierwszego dnia przy Placu Zbawiciela. Wczoraj tam niedawno spotkałem się z Tomkiem Błachnickim, trzeźwym, ciekawym facetem. No i zginął. Ale jeszcze o tym powstaniu, to też nie było tak. Moi Państwo, nikt nie wie, a tu warto sięgnąć do książki Marii Dąbrowskiej Żywot człowieka myślącego, gdzie właśnie ona wspomina, ona przeżyła powstanie, a ja nie byłem w powstaniu, gdzie było komando akowskie do ścigania no, tych, których się uznawało za szkodliwych, nieprawomyślnych. To jest coś takiego jak te koszmarne wyroki śmierci, które ktoś gdzieś wydał, ktoś coś słyszał, ktoś powiedział, że ten jest szmalcownik, a ta się kurwi z gestapowcami. Mogło to być prawda cała, półprawda, ćwierć prawda, ale nasi dzielni chłopcy w cholewach biegli, wyciągali tam te swoje spluwy, strzelali. I to komando powstańcze, ono poczynało sobie bardzo śmiało i bardzo, ono było władzą samą w sobie. Każda władza kościelna, Watykan, też jest takim komandem, które rządzi się swoimi prawami i swoim interesem. I to powstańcze komando bardzo się źle zapisywało, bardzo źle było widziane przez biednych szczurów warszawskich, ludzkich szczurów, kryjących się po piwnicach i czekających, kiedy nasi drodzy, kochani chłopcy, no skończą tą walkę. To nie była prawda. Trzeba poczytać Białoszewskiego, pamiętnik powstania warszawskiego, bo ja wiem, co, jakieś jeszcze prywatne wspomnienia. To nie było tak hucznie, pięknie. Nawet moja Marka kochana, która była sanitariuszką, przeszła całe powstanie. Zresztą Wanda też przeszła całe powstanie. No, Janek Nasierowski i Andrzej Nasierowski i drugi Janek też walczyli, oni nawet tam zapisali się jakoś szarżowo. No wszyscy i co z tego, co z tego? Jestem największym wrogiem powstania. Tadzio był geniuszem matematycznym, matematyczno-humanistycznym. Masę najwspanialszych młodych ludzi zginęło i bzdura, powinniśmy posypywać sobie głowę popiołem w tą rocznicę powstania, a nie bębenka podbijać następnym młodym ludziom, że jak to pięknie z opaskami, na wroga z butelkami i tak dalej. Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Ludzie, opamiętajcie się i ten
nie Benedykt, Franciszek, Jan Paweł, wszystko jedno, który. Myślę, że jeden był taki proboszcz, nazywali go proboszczem, ale nie pamiętam, jak się nazywał, Jan 23, tak. Ten był chyba jeszcze najsensowniejszym papieżem, ale wszyscy oni niestety idą do wtóru z tym, co chce usłyszeć ten tańczący dzisiaj bezsensownie, ten pusty w środku młody lud. Och, okropne to wszystko. No ale cóż, śmiejmy się, z niebo niebieskie, znów zieleń, a następne jakieś powstanie, następna jakaś wojna, to głównie na tym polega, że znów wszystkie duże drzewa są wycięte, wszystkie krzaki, szpalery są spalone. No i ludzie do ziemi idą. Smutne.